Szanowni Państwo, za chwilę nastąpi wprowadzenie sztandaru Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach. Poświęcamy dziś i przekazujemy sztandar. Co oznacza przyjęcie tradycji i wartości najszlachetniejszych Waszej służby? Wasza wierność tym wartościom nadaje sens dzisiejszemu poświęceniu i przekazania sztandaru. Przykładem takiej wierności jest na pewno postawa pracowników wymiaru sprawiedliwości i Służby Więziennej Polski, których spotykał Rudolf Hess w czasie swojego procesu i aż do wykonania wyroku śmierci. Niech w tym zakładzie karnym zgodne działanie pracowników wymiaru sprawiedliwości, więzienia i duszpasterzy owocuje przemianą tych, którzy przeżywają tutaj toczące się postępowanie czy odbywają zasądzoną karę. Możecie walnie przyczynić się do odnalezienia zagubionego człowieczeństwa i do pojednania z ludźmi. I z ludźmi. Niejednego z tych, którzy są czy będą osadzonymi. Niech Bóg błogosławi naszej pracy. Amen. Szanowni funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Cieszynie, nadanie sztandaru stanowi wyraz szczególnego wyróżnienia za naszą codzienną służbę. Sztandar to symbol, którego posiadanie jest powodem do dumy i ważnym atrybutem tradycji. Posiadanie własnego sztandaru to także zobowiązanie do zachowania pamięci o wartościach, jakim powinien być wierny każdy patriota. Nasz sztandar będzie obecny podczas uroczystych obchodów świąt narodowych i państwowych o charakterze patriotycznym i religijnym oraz wręczania funkcjonariuszom odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe. W tych podniosłych chwilach będzie przypominał funkcjonariuszom i pracownikom Zakładu Karnego w Cieszynie o najwyższych wartościach, honorze, męstwie i wierności tradycji. Niewątpliwie wpłynie także na pozytywny odbiór społeczny jednostki i pozwoli na podniesienie jej rangi. Dziękuję bardzo. Akt nadania sztandaru nr 89 z dnia 17 sierpnia 2023 roku Zakładowi Karnemu w Cieszynie. Na podstawie artykułu 16 ust. 2 z dnia 9 kwietnia 2010 roku o służbie więziennej, stosownie do wniosku złożonego przez pułkownika Krzysztofa Sojkę, dyrektora Zakładu Karnego w Cieszynie, z dniem 8 września 2023 roku nadaje Zakładowi Karnemu w Cieszynie sztandar, który został ufundowany przez PPO, Przedsiębiorstwo Państwowe w Strzelcach Opolskich. Akt nadania sztandaru podpisał z upoważnienia ministra sprawiedliwości Michał Woś, sekretarz stanu.